Zapraszam na odcinek Aktorzy i aktorki, którzy zachorowali i zmarli na ciężkie choroby, część druga. Hanna Dunowska, urodzona w grudniu 1958 w Mińsku Mazowieckim. Aktorka filmowa, telewizyjna i teatralna, prezenterka telewizyjna. W latach 1993-1996 z Krzysztofem Ibiszem prowadziła program Czar Par, emitowany na antenie TVP. Jeszcze będąc na trzecim roku studiów na Wydziale Aktorskim w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie zagrała pierwszą główną rolę kinową w wyróżnionym na Festiwalu Filmów Fantastycznych w Porto i Madrycie psychologicznym dramacie fantazy Piotra Andrzejewa Czułe Miejsca. W latach 1973-77 uczęszczała do Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym. W 1990 zagrała postać 30-latki zagubionej w otaczającej ją rzeczywistości i niezbyt szczęśliwej w życiu prywatnym, nominowanej do nagrody na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w adaptacji powieści Krystyny Kofty Femina, reżyserii Piotra Szulkina. Po rozstaniu z drugim mężem zachorowała na raka piersi. Pokonała chorobę w 2012. Niestety choroba nowotworowa wróciła. Aktorka zmarła 1 sierpnia 2019 w wieku 60 lat w Grodzisku Mazowieckim. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 14 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, a urna z jej prochami została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu brudnowskim w Warszawie. Elżbieta Góralczyk, urodzona w kwietniu 1950, aktorka filmowa i charakteryzatorka. Znana jest przede wszystkim z roli Anuli Góralczyk w czarno-białym polskim serialu telewizyjnym Wojna Domowa, emitowanym w latach 1965-1966, do którego została zaangażowana po wygraniu przesłuchania do roli. Serial został dobrze przyjęty, jednak Góralczyk nie otrzymywała propozycji aktorskich. Zagrała jeszcze drobne role w 2 produkcjach. Zdała maturę, a następnie uczyła się w szkole charakteryzatorskiej. W zawodzie przepracowała kilka lat w telewizji polskiej. Później przeprowadziła się do Wiednia, gdzie wyszła za mąż za prawnika. Lekarze zdiagnozowali u niej poważną chorobę nerek, jednak unikała konwencjonalnej medycyny, a choroba przerodziła się w nowotwór. Zmarła w wieku 57 lat. Została pochowana na cmentarzu w wiedeńskim Sievering. Krzysztof Chamiec, urodzony w lutym 1930 w Andrusze, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Był synem ziemianina i hodowcy rolnego Bronisława Jaksy-Chamca i Jadwigi z domu mierzejewskiej pisarki. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 1 marca 1949 zadebiutował w lubelskim Teatrze Muzycznym, gdzie grał do 1951. Później przeniósł się do Szczecina, gdzie występował w Teatrze Polskim. W 1954 zdał aktorski egzamin eksternistyczny PWSA w Krakowie. Występował w Teatrze Telewizji i Teatrze Sensacji Kobra oraz w Teatrze Polskiego Radia. Na ekranie filmowym zadebiutował w 1961 rolą hrabiego Alfreda Łaskiego w Komediantach Marii Kaniewskiej. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach polskich i zagranicznych. Jego emploi męski wyniosły pewne siebie, predestynowało go do grania ról mundurowych, zwłaszcza oficerów, ludzi wykształconych, dyplomatów, arystokratów, cudzoziemców. Często odtwarzał postacie historyczne. Otrzymał szereg wysokich odznaczeń: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Medal za zasługi dla obronności kraju. Aktor zmarł na raka płuc. Został pochowany w grobie rodzinnym na cmentarzu w Krężnicy Jarej koło Lublina. Leon Niemczyk, urodzony w grudniu 1923 w Warszawie. Aktor filmowy i teatralny, jeden z najwybitniejszych i najpopularniejszych aktorów w historii polskiej kinematografii. W ciągu ponad 50 lat kariery zagrał w około 400 filmach polskich i prawie 150 zagranicznych, głównie niemieckich. Grał także w filmach czechosłowackich, jugosłowiańskich i francuskich. Urodził się w Warszawie, gdzie mieszkał do czasu II wojny światowej wraz z rodzicami i rodzeństwem. Jego braćmi byli skrzypek Wacław Niemczyk i Ludwik Niemczyk, żołnierz Armii Krajowej, który po wojnie przeprowadzał na zachód uciekinierów z Polski. Po roli w filmie Romana Polańskiego Nóż w wodzie zaczął otrzymywać propozycje gry w filmach zagranicznych. Od 1967 grał w kinie niemieckim. Debiutował rolą Stefana w Zamrożonych Błyskawicach. W latach 1953-79 występował w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Ostatecznie porzucił teatr na rzecz filmu. Leon Niemczyk zmarł na raka płuc 29 listopada 2006 roku w Łodzi. Prochy Niemczyka spoczęły na łódzkim Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej. Henryk Bista, urodzony w marcu 1934 w Kochowicach, dzielnicy Rudy Śląskiej, gdzie ja osobiście mieszkam. Aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pedagog. Kreował prawie 100 ról filmowych i około 150 ról teatralnych. W 1958 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Na srebrnym ekranie zadebiutował w 1968 w filmie Ostatni po Bogu. Na deskach teatru zagrał po raz pierwszy w 1958 w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku, następnie przeszedł do Teatru Ateneum w Warszawie. Aktor zmarł 8 października 1997 w Warszawie. Od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową. Niestety nie udało mu się jej pokonać. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Jego szczątki zostały przeniesione do grobowca rodzinnego na cmentarzu przy ulicy Fryderyka Chopina we Włocławku. Anna Przybylska, urodzona w grudniu 1978 w Gdyni, aktorka i fotomodelka. Była córką Bogdana Przybylskiego, oficera marynarki wojennej w stopniu komandora porucznika, który zmarł wskutek choroby nowotworowej, oraz Krystyny z zawodu technika gastronomii. Miała siostrę Agnieszkę. W dzieciństwie występowała w dziecięcym zespole wokalno-tanecznym Jantarki. Studiowała pedagogikę obronną na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, ale przerwała studia po pierwszym roku. W 1998 zadebiutowała w telewizji rolą Marylki w serialu Złotopolscy emitowanym na antenie TVP. Rola ta przyniosła jej największą popularność. Otrzymała propozycję prowadzenia programu Perfekcyjna Pani Domu i jurorowania w Mam Talent. Obie produkcje realizowane przez TVN jednak odrzuciła. Pod koniec lipca 2013 przeszła operację usunięcia guza trzustki w gdańskiej klinice. Leczyła się także w Szwajcarii. Zmarła 5 października 2014 w swoim rodzinnym domu w Gdyni Orłowie. 9 października została pochowana w grobie swojego ojca na cmentarzu przy parafii świętego Michała Archanioła w Gdyni. Roman Wilhelmi, urodzony w czerwcu 1936 w Poznaniu. Aktor teatralny i filmowy, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów historii. Urodził się jako najstarszy syn Zdzisława i Stefanii Wilhelmich. Miał dwóch młodszych braci, Eugeniusza i Adama. W dzieciństwie został przeniesiony przez rodziców za niesforne zachowanie do szkoły podstawowej z internatem Kolegium Kujawskiego Księży Salezjanów w Aleksandrowie Kujawskim. Przez pierwsze lata kariery otrzymywał jedynie niewielkie role. Pierwszą główną rolę w filmie odegrał w filmie Wiano w 1963. Później występował w licznych pierwszoplanowych rolach filmowych. Grane przez niego postacie były charakterystyczne, co w dużej mierze należy przypisywać jego osobowości. Prezentował aktorstwo w różnych gatunkach filmowych, od debiutanckiego kina historycznego przez dramat. Kiedy lekarze zdiagnozowali u niego raka wątroby, jego bliscy podobno bali się mu powiedzieć, że umiera. Wilhelmi planował więc kolejne wyjazdy i snuł bujne zawodowe plany. To był rak wątroby z przerzutami do płuc. Kiedy byłem u Romka w szpitalu na 3 dni przed jego śmiercią, nie zdawał sobie sprawy z powagi sytuacji, wspomina jego brat. Wilhelmi zmarł 3 listopada 1991. Został pochowany na cmentarzu wilanowskim w Warszawie.